Ruszamy. Dzięki za przyjście. Dzisiaj będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie aplikacji w całym przekroju, czyli od wysokolevelowych aplikacji webowych do samego sprzętu. Tak się nazywa Zero Trust Fiorem i ma na celu wypuklenie faktu, że no, na każdym stopniu układanki systemu powinniśmy brać pod uwagę bezpieczeństwo odpowiednich komponentów, odpowiedniej warstwy. I nie mam tu na myśli warstwy sieciowej, tylko warstwy no, naszej aplikacji. Więc who am I? Prywatnie psuję komputery od 15 lat, profesjonalnie już od 8, głównie jako osoba zajmująca się bezpieczeństwem aplikacji, w szczególności binarnych, w chwili obecnej trochę bardziej webowych i też w chwili obecnej przechodzę coraz bardziej na stronę defensywną. Wcześniej psułem po stronie ofensywnej. I jako researcher, i jako specjalista od pentestów, od researchu i tym podobnych rzeczy. Natomiast wszystko oscylowało wokół bezpieczeństwa aplikacji. Preludium. O czym będę opowiadał? Hint AppSec, tak jak już powiedziałem, chcę ująć całe aplikacje na całym przekroju stacku technologicznego. I jak będę o tym mówił? Będę mówił o tym praktycznie, czyli na każdym tym szczeblu postaram się pokazać faktyczny przykład jakiejś podatności w prawdziwym software'ze pisanym przez czy to duże firmy, czy znanych deweloperów, żeby uwypuklić, że to nie jest tak, że tylko gdzieś tam słabe firmy popełniają błędy. Nie, błędy są zawsze wszędzie, trzeba się z tym pogodzić. Błędy trzeba po prostu mitygować i podnosić poprzeczkę, a nie się oburzać, że one są, bo są i będą. Jak wyeliminujemy błędy w implementacji, to zostaną błędy logiczne. I od razu dodam, że przy każdym tym tracku, czyli web aplikacjach, potem przejdę przez komponenty etc., na końcu takiego mini tracka będzie zestaw referencji i po całym toku udostępnię te slajdy, więc nie musicie robić zdjęć, będziecie mogli sobie wejść, poczytać, czyli każdy przykład, który gdzieś tam podam, wymienię, on będzie też w referencjach i będzie można sobie przeczytać konkretne szczegóły co do danych przypadków. Więc zaczniemy od web aplikacji. Web aplikacji czemu? No bo w kontekście tej konferencji, w sumie większości konferencji deweloperskich, to ma największy sens. Świat obecnie stoi web aplikacjami i wszystko ma jakiś interfejs webowy. Nawet jeżeli końcem końców jest to aplikacja biznesowa, dzieje się gdzieś tam na backendzie i w oderwaniu od web, no to ma jakiś interfejs, który pozwala się z nią komunikować poprzez web. Czyli na przykład jeżeli mamy aplikacje mobilne, no to często one stukają gdzieś tam do API. Tak logika biznesowa jest po stronie serwera, czyli no niby aplikacja mobilna, ale końcem końców to taka aplikacja webowa z interfejsem mobilnym. Tak należy na to patrzeć. Więc wyobraźmy sobie jakąś typową web aplikację, która ma użytkowników, jakiś zwykły CRUD biznesowy, który robi nam jakiś business case na back-office i ma oczywiście użytkowników, ma jakiś podział tych użytkowników na administratorów, na moderatorów i na zwykłych użytkowników, czyli zwykłych pracowników. Takie systemy najczęściej mają podstawowe funkcjonalności, jak jakieś awatary, jak jakiś user profile, czyli no, najbardziej standardowa web aplikacja, która coś tam robi, a administratorzy mają dodatkowe jakieś view, który pozwala na przejrzenie na przykład logów aplikacji. Tak, dla przykładu do debugowania. Więc tutaj zaczynamy od przerażenia, bo tak wygląda tabelka z ilością różnych podatności. Oczywiście te podatności nie dotyczą tylko web aplikacji. Dla przykładu cała kolumna, powiedzmy overflow, czyli czwarta, bez roku. No, overflowy najczęściej są w binarkach, a nie w web aplikacjach.
ale ogólnie widać pewien trend, czyli jeżeli popatrzymy na ilość podatności, no to z roku na rok jest ich coraz więcej. I oczywiście to są podatności, po pierwsze, w systemach, które znamy, czyli powiedzmy open source, czy generalnie open source najczęściej, więc już odpadają nam wszystkie SaaSy. Więc tutaj nie wchodzą dla przykładu tysiące podatności, które są wykrywane w Facebooku i Google'u i innych dużych firmach, które mają bardzo duże web aplikacje, ale widzimy no, zły trend, to znaczy zły, no, że liczba podatności tylko rośnie, się nie zmniejsza, czyli jednak coś w tym bezpieczeństwie robimy nie tak, albo po prostu tego software'u przybywa za dużo i nie jesteśmy w stanie tego naprawiać. Więc jak już mówiłem, wybór jest tak duży, bo tak dużo ich jest, że trudno wybrać konkretnie jedną. Tutaj są po prostu tysiące i to są setki dziennie. Więc wracamy do tej naszej hipotetycznej aplikacji, która akurat jest wzięta, z życia wzięta w moim własnym engagementie. Mieliśmy przypadek, w którym administrator logował sobie te requesty, tak? Czyli na back office chciał widzieć po prostu requesty, które użytkownicy wysyłają. No, dla przykładu do debugowania, żeby była jakaś rozliczalność. No i oczywiście debugging. I programista zdawał sobie sprawę, że powinien walidować i sanityzować input w URL-u, czyli to, co wysyłamy, zapytanie, to tam nie mogliśmy wstrzelić żadnego payloadu. Natomiast programista już chyba nie zdawał sobie sprawy, że jak wysyłamy request, no to możemy modyfikować takie pola jak user agent czy referrer i tam też możemy wstrzelić jakiś payload. Programista tego nie sanityzował, po prostu wrzucał to do aplikacji i dzięki temu mieliśmy stored cross-site scripting, czyli po prostu wykonywanie kodu JavaScript, który się zapisywał do bazy i administrator w momencie otwierania widoku logów renderował stronę, widział jakiś request i ten request oczywiście miał nasz wstrzyknięty JavaScript, więc mogliśmy podejrzeć cookie administratora. Aplikacja była na nieszczęście napisana w PHP i było, więc już to, napisana w PHP, więc jeżeli mamy jakiś upload plików, to najczęściej możemy je wykonywać. Oczywiście, jeżeli jest włączone wykonywanie kodu PHP w każdym katalogu. Gdyby nie było włączone, co da się zrobić, czyli można włączyć, żeby na przykład się wykonywało tylko w konkretnych katalogach, tam gdzie jest kod, a na przykład tam gdzie wrzucamy zdjęcia czy awatary użytkowników, że tam się nie wykonywał kod, czyli nawet jeżeli wrzucimy tam kod, to on się nie wykona, interpreter nam go nie wykona, bo web serwer nie wykona interpretera dla tej ścieżki. No akurat w tym przypadku nie było to wyłączone, więc po wrzuceniu kodu byliśmy w stanie wykonać kod PHP, więc dostaliśmy się na serwer i no i to już był koniec tak naprawdę. Jeżeli jesteśmy na serwerze, to możemy jakoś eskalować. Natomiast to jest zwykły przykład, po pierwsze cross-site scriptingu i po drugie złej obsługi wrzucania plików. Czyli jak wrzucamy pliki, powinniśmy je walidować, że to ten plik, który chcemy, na przykład jeżeli wrzucamy awatary, no to powinny być tylko obrazki, nie powinny być pliki tekstowe. Możemy sobie to walidować i powinniśmy. No i trzecie, że była miskonfiguracja, czyli po prostu było włączone wykonywanie PHP dla każdej ścieżki. I to są błędy, które, tak jak mówiłem, no są w setkach, przede wszystkim XSS-y w setkach, codziennie w różnych aplikacjach, czy to SaaS-ach, czy aplikacjach, które możemy sobie stawiać jako standalone, open source. Po prostu jest to plaga, która no, jak już tylko wyszła, już 15 lat temu zaczęła wzrastać, to do tej pory nie odeszła, co wydawałoby się, że powinna, skoro to tylko walidacja i sanityzacja inputu, ale dalej to jest. Więc jak możemy przeciwdziałać
tego typu błędom, czyli najzwyklejszym błędom na poziomie implementacji. Możemy używać powszechnie uznanych frameworków wedle zasady given a thousand eyes, all books are shallow, co powiedział Linus Torvalds. Czyli dla przykładu, zamiast pisać od podstaw jakąś web aplikację w PHP czy w jakimkolwiek innym języku, możemy użyć jakiegoś frameworka. I to daje nam, niekoniecznie daje, ale jest duże prawdopodobieństwo, że ten framework zaimplementował jakieś metody obsługi inputu i te metody automatycznie już będą za nas robiły pewne funkcjonalności związane z bezpieczeństwem. W chwili obecnej większość frameworków robi coś takiego, albo przynajmniej zwraca na to uwagę. Dla przykładu Ruby on Rails jest tutaj przodownikiem pracy, oczywiście miało pewne wpadki w przeszłości, ale szybko się uczą. Natomiast oni już praktycznie od samego początku mocno starali się, żeby takie podstawowe błędy właśnie jak cross-site scripting czy CCRF-y były wyeliminowane już na poziomie frameworka, żeby programista, który siada i buduje web aplikacji, nie musiał się tym zajmować. Dodatkowo podniesienie higieny wytwarzania samego oprogramowania poprzez implementację Secure by Design, czyli wbudowywanie procesu security w proces wytwarzania oprogramowania, czy to za pomocą Secure SDLC, jeżeli mamy taki proces wytwarzania oprogramowania, czy jeżeli mamy bardziej agile'owy, to DevSecOps, czyli podpinanie różnych analizatorów statycznych pod nasz proces, pod nasz pipeline CI/CD, jakichś testów dynamicznych, jeżeli jesteśmy w stanie, generalnie wpinanie bezpieczeństwa już w proces wytwarzania samego oprogramowania, tak żeby jak najwięcej błędów już na tym poziomie zostało wyeliminowanych i żeby nawet jeżeli ktoś będzie szperał przy naszym oprogramowaniu, żeby mógł się skupić na czymś trudniejszym i dla nas o większej wartości, jeżeli będzie chciał nam się podzielić z nami tą informacją. I oczywiście testowanie pod kątem uznanych standardów wytycznych, takie jak OWASP ASVS czy OWASP Top 10. To najczęściej jest w waterfallu gdzieś na końcu produkcji, natomiast w procesach bardziej agile'owych możemy sobie to robić co ileś sprintów. Jeżeli mamy własny team, to on może robić tak naprawdę co sprint. Natomiast takie testowanie już bardziej manualne też powinno być wbudowane, ale może być kolejnym krokiem, nie musi iść równolegle, bo to są koszty, więc najpierw można wrzucić automatykę, a po jakimś czasie zacząć myśleć o manualnych testach już przez ludzi. Dobra, nasza web aplikacja jest już bezpieczna, wyeliminowaliśmy low hanging fruits właśnie poprzez implementację DevSecOpsów. Wszystko jest ok, no ale nasza aplikacja korzysta z zewnętrznych komponentów. Takim zewnętrznym komponentem może być albo sama biblioteka, albo jakiś, biblioteka mam na myśli na przykład w Ruby on Rails Gem, albo jakaś binarka, która wykonuje nam jakiś business logic. I dla przykładu, jeżeli przetwarzamy obrazki, to często chcemy je pomniejszyć. Dlatego, że jeżeli użytkownik nam wrzuci coś dużego, to my chcemy zaoszczędzić nasze miejsce na serwerze, więc sobie optymalizujemy. Zmniejszamy ten obrazek i kompresujemy do zadowalającej nas wartości, dzięki czemu osiągamy tańszy koszt. I to najczęściej robi się przez jakieś zewnętrzne narzędzia, takie jak ImageMagick czy GraphicsMagick. To są osobne binarki, które gdzieś tam wykonujemy. No i to oczywiście, jeżeli dorzucamy jakiekolwiek klocki do naszej układanki, no to te klocki same w sobie mogą mieć dodatkowe podatności, czyli rozszerzamy naszą powierzchnię ataku. I z tego powinniśmy sobie zdawać sprawę, że każde takie dodanie klocka powoduje, że teraz my musimy odpowiadać za ten klocek. I tutaj przykładem jest bug hunter o pseudonimie Nex i bug, który znalazł w IMGUR, był to OS Comment Injection, czyli dało się wrzucić dodatkową komendę do sposobu, w jaki została wykonywana
wykonywane narzędzie z pakietu Graphics Magic. Graphics Magic jest takim, jak Image, jest forkiem Image Magic, więc często różne błędy w Image Magic są też Graphics Magic i na odwrót. To po prostu zależy od kiedy ten błąd został wprowadzony. Tak, jeżeli przed forkiem, to często są i w jednym, i w drugim pakiecie. Błąd polegał na tym, że dało się nazwać plik z pipem w Linuxie, tak, taka kreska, i dało się wstrzyknąć za tym pipem jakiś command. I w momencie wrzucania takiego pliku na serwer, nasza dodatkowa binarka robiła to, czego można się spodziewać, czyli została wykonywana z takim argumentem, bo została wykonywana na tym pliku, i cała reszta nazwy tego pliku to była dodatkowa komenda wykonywana w shellu, czyli dało się tak naprawdę wejść na serwer. I IMGUR zapłacił za to $5000 za ten konkretny bug. Kolejny bug, całe multum bugów zostało znalezione przez Chrisa Evansa, osobę, która pracowała w tamtym momencie w Google, a teraz chyba pracuje w Dropboxie jako Head of Security. I ten bug jest o tyle ciekawy, że to było memory disclosure. I to jest częste powierzchnia ataku, o której deweloperzy już się, nad którą się nie zastanawiają. To znaczy, o ile w poprzednim przypadku deweloper może się faktycznie zastanowić, okej, a jeżeli jestem w stanie dodać coś do tego argumentu, to mi się wykona w shellu i ktoś będzie mógł zrobić coś złego. Natomiast tam powierzchnia ataku to już sam błąd, właśnie taki overflow. Tutaj to nie jest overflow, ale już sam błąd w binarce, sam błąd w Image Magic, który pozwala na czytanie dodatkowej pamięci ze sterty. I Chris Evans, co ciekawe, był w stanie wykorzystać ten błąd na serwerach pocztowych Yahoo. I no jest to o tyle ciekawe, że po prostu przesyłając maile do innych użytkowników i załączając odpowiednio spreparowane obrazki, dostawał te obrazki, ale już z dodatkową pamięcią szczytaną z serwera, ze sterty, co ma dość duże znaczenie przy tak dużej operacji, na jakiej skali pracuje Yahoo i ile ma użytkowników. Jeżeli jesteśmy w stanie czytać pamięć, to często jesteśmy w stanie, w tej pamięci będą różne glitche, różne artefakty, które nie są czyszczone, bo najczęściej jak się dewelopuje aplikację, to nie implementuje się bezpiecznego czyszczenia pamięci, bo daje to dodatkowy narzut, a tak naprawdę nie ma większego sensu dla większości aplikacji. Więc jeżeli ja mam jakiś obiekt w pamięci, ja go zwolnię, a potem sobie zainicjalizuję nowy obiekt w pamięci, to jeżeli sobie teraz przeczytam, powiedzmy, array, no to widzę dane niezainicjalizowane, widzę dane z poprzedniego obiektu. I właśnie Chris Evans wykorzystał to i w tych obrazkach, które sobie przesyłał, czytał pamięć z serwera. No i za to Yahoo zapłaciło $14000. Chris, jako zamożny człowiek już w tym momencie, uznał, że nie potrzebuje tych pieniędzy, więc oddał wszystko na charity, a często takie firmy jak Yahoo czy Google, generalnie duże korporacje, jeżeli przekazujesz coś na charity, to one podwajają, czyli na charity poszło 28k. Dodatkowo takie błędy typu memory disclosure pozwalają na pokonanie mechanizmu address space layout randomization, czyli jeżeli mielibyśmy jakiś dodatkowy bug i chcielibyśmy osiągnąć lepszy poziom eksploitacji, bardziej reliable, no to jesteśmy w stanie sobie gdzieś tam czytać pamięć i sobie sprawdzać, czy faktycznie to, co myślimy, że będzie w jakimś miejscu, czy faktycznie tam jest. Ale to już byłoby zbyt skomplikowane, więc sam POC, czyli Proof of Concept od Chrisa, zawierał tylko samą byle jaką pamięć, tylko żeby pokazać, że faktycznie da się czytać jakąś pamięć. Przeciwdziałanie. Świadomy wybór zewnętrznych komponentów. Czyli tak jak mówiłem, jeżeli wybieramy jakiś komponent, ta decyzja powinna być świadoma i powinniśmy się liczyć z tym, że ten komponent dodaje nam powierzchnię ataku. Więc powinniśmy, ponieważ mniejsza powierzchnia ataku równa się mniejsze ryzyko, i powinniśmy brać pod uwagę coś takiego reputacja. Dla przykładu ilość gwiazdek na GitHubie.
pokazuje nam jakiś poziom reputacji, jest jakimś markerem. Można popatrzeć na jego przeszłość, czyli ile miał błędów związanych z bezpieczeństwem w przeszłości. Takie rzeczy powinny być brane pod uwagę i powinny być przez nas weryfikowane na poziomie już tak naprawdę planowania, no, jakiejś architektury systemu, nie w momencie, kiedy już napiszemy wszystko, już sobie użyjemy, a potem jest problem z wymienieniem. Tutaj nadmienię, że Yahoo rozwiązał ten problem poprzez po prostu wyrzucenie ImageMagick ze swoich serwerów. Po prostu uznał, że okej, w sumie nie musimy korzystać z ImageMagick, my sobie to robimy sami i wyrzucili to z wszystkich serwerów. Implementacja zasady least privilege na tyle, na ile to możliwe, czyli jeżeli mamy takie binarki z ImageMagick czy jakiejkolwiek innego narzędzia, możemy to sandboxować, możemy to wrzucić do piaskownicy i wtedy ograniczymy ryzyko związane z potencjalnymi podatnościami w tej aplikacji. Dla przykładu, gdyby proces ImageMagick na serwerach Yahoo był sandboxowany, to nawet jeżeli moglibyśmy czytać pamięć, to nie moglibyśmy czytać globalnej pamięci systemu, więc moglibyśmy tylko tego procesu. Zmniejsza ryzyko faktycznego czytania czegoś ciekawego. Nie eliminuje, ale zmniejsza. I to są te referencje. Kolejny poziom to interpretery i wirtualne maszyny. Okej. Mamy nasze zewnętrzne komponenty i albo zaakceptowaliśmy ryzyko, albo usunęliśmy, tak jak Yahoo. No ale nasz kod musi się na czymś wykonywać. No dla przykładu, jeżeli piszemy w PHP, no to kod PHP wykonuje się w interpreterze PHP od Zenda. Kod w Ruby interpretuje się w C Ruby, Python w C Pythonie, oczywiście mogą być inne interpretery, natomiast coś musi nam wykonywać ten kod. Oczywiście, jeżeli piszemy w Javie albo w .NET-cie, no to mamy jakąś swoją wirtualną maszynę, która wykonuje nam ten bytecode. Tak czy siak, coś musi nam wykonywać kod. I to coś też jest podatne na błędy. Tutaj mini quiz, kto mi powie, kto zgadnie, cóż to za interpreter? Jest tylko jeden, który może mieć tyle błędów. To jest PHP. Oczywiście podstawowy, standardowy PHP od Zenda. Jak widać, z roku na rok trochę tych podatności jest. 2016 to był taki pik, potem trochę spadło, ale PHP jest, można powiedzieć, to jest trudny team do rozmawiania o security. Oni lubią na przykład eliminować całe klasy podatności przez mówienie, dobra, już od teraz tego nie uznajemy za podatność, od tego momentu w czasie to już nie są podatności. A to jest, to akurat jest łatwiejsze, to jest Java. Jak widać, peak był w 2013, potem zaczęło to spadać. Oczywiście wygląda optymistycznie, natomiast tak do końca nie jest. Po prostu w 2013 i 2014 był taki boom różnych researcherów w US, którzy dużo szukali bugów w JVM-ie. No, potem to spadło i jak widać teraz już nie jest na takim poziomie jak kiedyś, ale to nie sądzę, żeby to była zasługa Oracla, tylko po prostu braku zainteresowania. Backhunterzy często po prostu są jak takie rekiny, spływają się tam, gdzie jest krew, chwilę sobie coś tam popływają, a potem się rozpływają. I no właśnie rozpłynęli się w 2015. Przykłady. Deserializacja parametru cookie i memory corruption PHP-owej funkcji unserialize w Pornhubie. Błąd jest bardzo ciekawy, ponieważ pierwszy bug był w tym, że Pornhub wykonywał unserializację na parametrze cookie. Dostawał parametr cookie, cokolwiek było w tym parametrze, on sobie to unserializował. I często, jeżeli chcemy wyeksploitować taki przypadek, no to musimy, można powiedzieć, że gwiazdy muszą się ułożyć w pewien ciąg. Jeżeli nie są ułożone, to jest trudna eksploitacja takiego przypadku, pomimo tego, że sam błąd jest. Tutaj akurat ta dwójka researcherów skupiła się na czymś innym. Pomyśleli sobie, że... No właśnie, skupiła się na czymś innym. Pomyśleli, a po co mamy eksploitować coś wokół aplikacji, skoro możemy
targetować samą funkcję Unserialize w PHP. I zaczęli fazować funkcję Unserialize. Po kilku dniach mieli już fajny memory corruption, zaczęli go debugować i odkryli, że faktycznie da się wykonać kod. Więc byli w stanie po prostu wyeksploitować natywną implementację funkcji Unserialize w PHP. I za to dostali 20 tysięcy od Pornhuba i dodatkowe 2 tysiące dolarów od czegoś takiego jak IBB PHP. IBB to jest Internet Bug Bounty, inicjatywa, która płaci za bugi znalezione, za podatności znalezione w oprogramowaniu, które jest krytyczne dla działania internetu. Czyli dla przykładu PHP, Ruby, Python, Perl, OpenSSL i kilka innych. Takie bardzo ważne, core'owe pakiety oprogramowania. I tutaj ciekawostka, PHP miał tak dużo problemów z implementacją funkcji Unserialize, że w 2017 pomyśleli, że w sumie nie opłaca się płacić za te wszystkie błędy i trochę tak wstyd, że aż tyle ich jest, więc powiedzieli, że od tego momentu już nie akceptujemy bugów Unserialize jako podatności, że programista z założenia nie może obsługiwać niezaufanego inputu funkcji Unserialize. Jeżeli używa, to jego problem. Tak, to jego problem, a to już nie jest nasz problem. Więc po prostu ucięli ten problem na poziomie not my business. Kolejny ciekawy case, tym razem w Ruby, a konkretnie w mRuby. The worst bug bounty ever. Shopify w 2016 w grudniu pomyślało sobie, że fajnie byłoby dać możliwość wykonywania kodu, wykonywania kodu swoim klientom natywnego, wykonywania Ruby, tak? Shopify jest napisane w Ruby, to był jedna z pierwszych dużych aplikacji pisana w Ruby, jeszcze przed Ruby on Rails, jeszcze przed wyjściem Ruby on Rails oficjalnym i jak widać zostali przy tym Ruby i Ruby on Rails, no ale nie chcieli mieć całej funkcjonalności języka, więc do interpretacji użyli czegoś takiego jak mRuby. mRuby to interpreter embedded Ruby, ale też jest pisany przez Matsa, czyli przez kogoś, kto jednak ma dość sporo doświadczenia w pisaniu oprogramowania, zna się na C, robi to od 20 lat z plusem. Nie powinno być takich błędów, jakie były. No, a błędów było bardzo dużo, na tyle, że w przeciągu jednego miesiąca musieli zastopować całe bug bounty, powiedzieli okej, musimy to na chwilę zapauzować, a po wznowieniu przeskalowali nagrody dziesięciokrotnie, czyli jeden rząd. Czyli dla przykładu wcześniej za remote code execution, czyli jeżeli mamy jakiś memory corruption, jesteśmy w stanie wykonywać kod, płacili 20 tysięcy od każdego, no to po przeskalowaniu płacili już tylko 2. I w niecałe pół roku wypłacili $500,000 za różne błędy znalezione w mRuby. Więc no jednak obsługa kodu, no można powiedzieć, że już na chwilę obecną wyszła im na dobre, ale wtedy trochę ich zabolała, tym bardziej, że ludzie, którzy tworzyli ten program Bug Bounty, byli zdziwieni, że aż tyle ich to kosztuje, przynajmniej na samym początku. I dodatkowy research, ciekawy dlatego, że nie prezentujący konkretnych problemów związanych z bezpieczeństwem, ale uwypuklający pewne nieprzewidywalne zachowania interpreterów, które mogą mieć jakieś implikacje związane z bezpieczeństwem, był zaprezentowany rok temu na Black Hacie przez jednego researchera z IOActive. Nazywa się Exposing Hidden Exploitable Behaviors in Programming Languages Using Differential Fuzzing. Czyli generalnie generował sobie jakieś sorsy, powiedzmy Ruby, wrzuca to do interpretera i sprawdzał, co się stanie, ale nie tylko z samym interpreterem, tylko na przykład, co się stanie w środowisku. Jest to tyle ciekawe, że no właśnie, jak popatrzeć na to, na coś takiego, czy to potem jest faktyczny bug, czy nie? No już zależy od
to już mocno zależy od każdego konkretnego przypadku. Być może będzie się to dało jakoś użyć, być może nie. Natomiast sama obecność takiego nieprzewidywalnego zachowania w interpreterach no, powinna dawać nam do myślenia, że no, dopóki nie mamy faktycznego matematycznego dowodu, co może nam interpreter zrobić, a takich nie mamy, oczywiście moglibyśmy mieć, ale nie mamy, no to nie można mu do końca ufać. Nawet jeżeli kod, który gdzieś tam się wrzuca, wygląda no jakby tak naprawdę nic złego nie robił. I ostatnim przykładem jest mój własny vulnerability research w tym temacie. Przez jakiś czas, w 2016, właśnie pofazowałem sobie różne interpretery. Nie ciągnąłem tematu dalej, chciałem po prostu zobaczyć, jak szybko będą się wywalać i ile z tych crashy będzie wyglądało na eksploitowalne. I rezultaty były następujące. PHAP wywalił się 58 razy z exploitable. Oczywiście tutaj te exploitable, probably not exploitable i unknown, to był automat, więc ja tego nie przeglądałem, to było z automatu, to należy brać z garścią soli. Natomiast ciekawy wniosek z tego jest taki, że dla przykładu HHVM wywalał się dość dużo razy, 35. HHVM to jest taki coś stworzone przez Facebooka, które potrafi wykonywać PHP, ale też ma swój własny HH language, tak? No stąd HHVM, że to jest VM dla HH. Ale też potrafi wykonywać PHP. No i ja akurat wykonywałem to na PHP, 35 razy się wywaliło. Można było podejrzewać, że Facebook ma na tyle zasobów, żeby pisać lepszy software, albo w ogóle, żeby robić coś takiego jak fuzzing po własnej stronie. Fuzzing to jest po prostu wrzucanie jakiegoś randomowego albo nie do końca randomowego, czyli z jakąś strukturą inputu i patrzenie, co program zrobi. Jeżeli nam się program wywali, no to jest to dość ciekawe. Wywali, mam na myśli, po prostu będzie jakiś crash, tak? Na Linuxie to będzie jakiś zigzag, zig abort, a na Windowsie będzie powiedzmy jakiś COO5.1, tak? Ruby 74 i Python 2, natomiast Pythonauci nie powinni się cieszyć, ponieważ Pythona tak naprawdę fazowałem, Ruby, HHVM i PHP pofazowałem do 1 miliona iteracji, a Pythona do niecałych 100 tysięcy, więc może stąd wynika mniejsza ilość crashy. Przeciwdziałanie. Kolejny raz, zasada least privilege na tyle, na ile to możliwe. Czyli jeżeli mamy jakiś interpreter, powinniśmy go wrzucić do sandboxa. I takie właśnie działanie zastosowało Shopify. Shopify pomimo usuwania tych podatności na bieżąco, zaimplementował też sandbox. I w chwili obecnej, jeżeli chcemy, bo oni dalej mają ten program Bug Bounty, jeżeli chcemy wysłać do nich raport, no to ten raport, ten proof of concept musi też wywalać sandbox. Jeżeli nie wywali sandboxa, czyli jeżeli sandbox tak naprawdę szybciej sterminuje proces niż proces coś faktycznie złego zrobi, no to to nie jest dla nich ciekawe, bo na produkcji mają sandbox. No logiczne. Ale można też pójść dalej i można banować problematyczne funkcjonalności. Banować na poziomie SCM-a, czyli na przykład przy commicie mówić używasz evala, raczej nie powinieneś tego robić, albo unserialize, mamy politykę, że nie używamy unserialize i tyle, tak? Albo być bardziej, pojechać bardziej po bandzie i sobie wyciąć daną funkcjonalność w języku, czyli dla przykładu w PHP wchodzimy do unserialize, wycinamy całą funkcję, dajemy tylko return 0 albo return minus 1, że błąd i tyle. I sobie kompilujemy PHP i używamy naszej własnej binarki PHP-owej, która ma wyciętą tą funkcjonalność, więc nawet jeżeli programista chciałby użyć tą funkcję unserialize, no to jej nie użyje, bo po prostu jej nie ma w interpreterze. To już po prostu zależy od naszego fret modelu. Referencje. Dobra. No właśnie, wspomniałem, że możemy sobie coś sami skompilować. Wycięliśmy całe zło z języka, z którego korzystamy. No ale zaczęliśmy sobie coś tam kompilować, tak? A jak nie my, to i tak ktoś musi w pewnym momencie skompilować. Jeżeli dostajemy jakiś pakiet, no to ta binarka musiała być przez kogoś skompilowana.
I problemy mogą być też właśnie na tym poziomie. Tutaj dobry papierek polecam od Kena Thompsona, legendy Reflections on Trusting Trust, czyli właśnie o tym, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie do końca zaufać kompilatorowi, bo sam kompilator może być zły, evil, tak? I mieć już jakąś funkcjonalność, która będzie nam zawsze dorzucała coś do binarek. Tu już jest inny threat model, tu patrzymy bardziej na integralność naszego systemu. Natomiast no, na pewnym poziomie nie jesteśmy w stanie wszystkiego weryfikować. Na pewnym poziomie musimy już zaufać, że okej, to jest pierwsze ogniwo łańcucha i to przyjmujemy jako bezpieczne. Ale są też faktyczne bugi i takim bugiem jest na przykład CVE-2018-1037, odkryte by the way przez Juru, czyli Mateusza Jurczyka, który pracuje w Google Project Zero. I błąd polegał na tym, że pewne wersje w Visual Studio, kompilując binarki i tworząc symbole debugowe, PDB, wrzucały też właśnie niezainicjalizowaną pamięć do tych PDB. Czyli tak naprawdę to był jakiś memory leak. No i oczywiście, biorąc pod uwagę, jeżeli my sobie sami to robimy, no to my możemy stracić jakieś informacje kompilując. Ale Juru sprawdził, pokopał dalej w tym przypadku i odkrył, że serwery Microsoftu, które udostępniają symbole debugowe dla różnych komponentów w systemie, mają takie informacje właśnie z niezainicjalizowanej pamięci i problem występował na 0,5% paczek wewnętrznych serwerów MS. I no, można powiedzieć dość małe, natomiast jest to ciekawy case potwierdzający to, że w kompilatorach też są bugi. I to też powinniśmy o tym myśleć. Oczywiście tutaj możemy mniej myśleć o tym, natomiast też powinniśmy mieć na uwadze, okej, nasz kompilator też może być zły i powinniśmy przynajmniej o tym pomyśleć, nawet jeżeli nic z tym nie zrobimy. Być świadomi, to pierwszy krok. Brak skalowalnej aktywnej ochrony. Tak jak mówiłem, na pewnym poziomie skomplikowania nie ma dobrego rozwiązania, musimy zaufać. I pasywne monitorowanie systemów pod kątem integralności, czyli jeżeli ktoś nam coś zrobi z tym kompilatorem, no to jeżeli sprawdzamy integralność, to w pewnym momencie nam wyjdzie, że okej, coś z tym kompilatorem się stało. Systemy operacyjne. Będę musiał przyspieszyć, bo jesteśmy dopiero w połowie. Linux. Bardzo dużo CVE, zmieniamy trochę threat model, okej, nasza aplikacja już działa gdzieś tam gdzieś na serwerze, być może to jest serwer wspólny, a być może jakiś standalone. Linux, dość dużo podatności, nas najbardziej interesują właśnie jakieś overflowy, memory corruption, takie, które pozwolą nam podnieść nasze uprawnienia, czyli atakujący już jest, znalazł jakąś podatność w naszej aplikacji, już jest na serwerze, w naszej albo czyjejś aplikacji, bo jeżeli mamy współdzielone, to mógł znaleźć w czyjejś, jest już na serwerze i teraz chce podnieść swoje uprawnienia. Windows też trochę ich ma, tutaj dam przykład Windows Server 2008, natomiast on, tu jest wspólne jądro, NTOS, kernel, i więc większość bugów na serwerowych Windowsach jest też na desktopowych. Przykłady. Dirty Cow. Dirty Cow jest ciekawy. Tak jak mówiłem, muszę przyspieszyć. Dirty Cow jest ciekawy, ponieważ był w Linuxie od roku 2007, czyli od kernela 2.6.2.2 do roku 2016, czyli do kernela 4. Więc ma dość duży zakres żywotności. Więc każdy Linux z tym kernelem, jesteśmy na nim w stanie podnieść uprawnienia przez Dirty Cow. Podobny problem na Windowsach, Keytrap OD od Tavisa Ormandy z Google. Ten błąd był od samego początku NT, czyli od 1993 roku do 2010. Z racji tego, że był tak stary, nie afektował wersji 64-bitowych, natomiast wszystkie wersje Windowsów 32-bitowe do 2010, bez patcha na tą lukę, da się podwyższyć swoje uprawnienia z użytkownika na administratora. I najlepszy bug, czyli POPSS, MOFSS w tym roku. POPSS, MOFSS to są instrukcje assemblera. I
jest to przypadek o tyle ciekawy, że Intel w swoich manualach nie do końca precyzyjnie opisał, co ma się dziać przy wykonywaniu tych instrukcji. I programiści zinterpretowali to sobie tak, jak zinterpretowali. No, nie było do końca jasne, więc zrobili to, co uważali za stosowne. Okazało się, że wszystkie systemy są podatne, czyli na wszystkich systemach, wykonując pewien ciąg instrukcji, da się podwyższyć swoje uprawnienia, ponieważ systemy, programiści w systemach Windowsa, w Linuxie, BSD, no źle zrozumieli manuale Intela. Jednak manuale Intela wprowadzały, można powiedzieć, w błąd programistów, więc zostały te mechanizmy źle zaimplementowane na poziomie jądra. Więc ciekawa podatność, ponieważ dało się wykorzystać tak naprawdę nieważnie od OS-a, tylko przez samą implementację. Przeciwdziałanie, implementacja polityki patchowania, czyli jeżeli mamy już jakąś podatność w systemie, to powinniśmy ją usunąć poprzez aplikowanie patchy. I to powinno być on schedule, to powinno być powiedzmy raz w miesiącu, raz co 3 miesiące, nieważne. Raz na jakiś czas powinniśmy patchować nasze systemy. I hardening. Przez hardening mam na myśli implementacja dobrych praktyk, czyli na przykład CIS benchmarks, CIS benchmarks, ale też dodatkowe mechanizmy obronne dla Linuxa, to jest coś takiego jak GR Security czy LKRG od Adama Zabrockiego, a na Windowsie jest coś takiego jak Emmet, ale Emmet już miał end of life w tym roku, więc jest też coś takiego jak PMMT, a Emmet miał end of life, dlatego że sporo mechanizmów z Emmeta zostało już wprowadzonych do jądra Windowsa, więc po prostu nie trzeba mieć dodatkowego narzędzia. OK, schodzimy niżej, hyperwizory, czyli VMware SX, XN. Sporo bugów, gdzie jest tak naprawdę nasz system? No nasz system często w chmurze wykonuje się na jakimś hyperwizorze, więc w tym hyperwizorze też mogą być bugi i oczywiście są. Jeżeli mamy model, w którym jesteśmy w chmurze, no to jeżeli mamy atakującego na naszym systemie, to on jest na naszym systemie, ale jeżeli jest w stanie znaleźć buga w hypervisorze, to jest w stanie wyskoczyć z naszego systemu do jakiegoś innego systemu, który jest na tym samym bare metalu, tak? na tym samym hoście jest wirtualizowany. A w chmurze wygląda to tak, że mamy jedną wirtualkę, drugą, trzecią, czwartą, piątą, nie wszystkie są nasze, tak naprawdę nie wiemy i to się dynamicznie zmienia, więc jesteśmy w stanie, jeżeli mamy buga w hypervisorze, przeskoczyć z jednej do drugiej, do wszystkich. Więc o tyle ciekawe, że już nawet nie tylko na hoście, a jeszcze niżej. Cloudburst z 2009 roku to jest o tyle znamienny przykład, że pierwszy raz pokazał publicznie, że coś takiego jest możliwe i pokazał faktycznego exploita na to. To był akurat Kostyja Korczyński, on teraz pracuje w Google, natomiast nasz rodak napisał dodatkowego exploita, Piotr Bania, na tego buga też właśnie w 2009 i kolejne Pontuon 2017, czyli z zeszłego roku, dwie drużyny dokonały udanej ucieczki z VMware'a. Notabene Pontuon to jest taki konkurs dla hakerów, którzy hakują różne platformy, to co jest w regulaminie konkursu i dostają za to pieniądze. I w 2016 dołożyli wirtualizację. W 2016 nikt jej nie atakował, a w 2017 już zaatakowali i oczywiście wygrali, bo w 2016 pewnie mieli za mało czasu na faktyczne napisanie exploita. Jeżeli upublicznili targety powiedzmy w styczniu, no to 3 miesiące to jest dość mało, żeby znaleźć i wyeksploitować, no chyba, że mamy nielimitowane zasoby ludzkie, takie jak na przykład Chiny, które mają nielimitowane zasoby ludzkie i które aktualnie są zbanowane z Pontuon, bo rząd chiński powiedział, że w sumie nie chcemy, żebyście tam jeździli, dawali bugi za jakieś marne grosze, zostańcie u nas i zrobili sobie swoje Pontuon w tym roku. Przeciwdziałanie. Do końca się nie da przeciwdziałać. Jedyne, co można robić, to po prostu monitorować sieć i jakoś pasywnie obserwować, czy coś złego się dzieje, czy się nie dzieje. No aktywnie, na chwilę obecną nie ma żadnej aktywnej ochrony. Oczywiście być może będzie, ale na tym levelu, na tak niskim poziomie, nawet jeżeli będzie dodatkowa ochrona, to ta ochrona i tak będzie podatna, więc tak naprawdę nie da się tego jakoś aktywnie, przed tym aktywnie chronić. I schodzimy najniżej, czyli do sprzętu. Przykłady CPU. Bugi. P5
Pentium FDIF. Intel i odejmowanie pieniążków równa się płacz. To był pierwszy taki błąd. To nie jest podatność, to jest błąd. Źle wykonywali instrukcje FDIF z manuala z Intela. No i oczywiście X tam ludzi uznało, że dostali wadliwy produkt, więc chcieli zwrot pieniędzy. No i dostali. No, Intela kosztowało to ponoć 475 milionów dolarów, więc Intel odczuł nawet sam zwykły bug. Kolejny bug, i ten już jest ciekawy, CVE-2012 jest, i to jest młodszy brat CVE-2016. To jest Intel Cisred. Cisred to jest instrukcja w procesora i ten błąd został znaleziony przez Rafała Wojciczuka. Natomiast mówię, dlaczego jest ciekawy. Ponieważ ten młodszy brat został naprawiony w Linuxie w 2006 roku, ale maintainerzy Linuxa się nie pofatygowali o tak naprawdę poinformowanie innych vendorów OS-ów, czyli Windowsa i BSD, etc., tylko sobie go sami tam naprawili i tyle. I zapomnieli o sprawie. A potem przyszedł Rafał i powiedział, no ale w sumie ten problem to on jest obecny we wszystkich systemach, nie tylko w Linuxie. W sensie w Linuxie był 6 lat temu, wy sobie go już tam załataliście, a w BSD, w Windowsach, w OS X to on dalej jest. No właśnie, i trzeba było to naprawić. Kolejny przykład w AMD, więc nie tylko procesoru Intela. Robert Święcki pracuje w Google, fazował jakiś inny software, no i zaczął mu się wywalać kernel. Okazało się, że błąd był w mikrokodzie procesora. I oczywiście Meltdown and Spectre, czyli z tego roku bardzo, bardzo złe wiadomości. Tutaj tak naprawdę głównym ciekawym tematem jest nie sama podatność, oczywiście ona jest bardzo ciekawa technicznie i otwiera, nazwijmy to, morze możliwości. Ciekawe jest to, jak dużo ludzi pracowało niezależnie od siebie i doszło do tych samych wyników. Bo to były trzy osobne, zupełnie osobne zespoły, przy czym jeden zespół był jednoosobowy, które doszły do tych samych wyników i zaraportowały je do Intela praktycznie w tym samym czasie, w tym samym mniej więcej kawałku półrocznym, co jest bardzo ciekawe. Dodatkowym ciekawym faktem jest to, że gdzieś takie podwaliny tego pomysłu były już od kilku lat prezentowane przez różnych ludzi. Tutaj głównie należy wymienić Andersa Fogha, który napisał taki znany post o not intended results of research i tam pokazał główny pomysł. Jemu to nie wyszło, ale on tak jakby był już prawie za rogiem. No i przyszli inni i dokończyli jego robotę. Kolejne problemy, czyli problemy to mogą być feature'y. Christopher Domas zaczął fazować CPU rok temu, czyli zaczął jakieś generować bloby i próbować je wykonywać. Okazało się, że CPU zaczyna coś tam robić. I teraz pytanie, czy to są bugi, czy to są podatności, czy to są backdory? Nie wiemy do końca. No, procesor wykonuje pewne kody, których nie powinien wykonywać. Ciekawe. No i oczywiście Intel SA86, czyli tak naprawdę jeżeli korzystacie z Inteli, to od 2008 macie komputer w komputerze, a ten komputer w komputerze, nawet jak wasz komputer jest wyłączony, to on dalej tak naprawdę działa, dopóki jest zasilanie, czyli bateria albo jest podłączony do prądu. I ten komputer sobie działa poniżej wszystkiego i ma dodatkowy system, którym systemem akurat jest Minix. Minix to taki protoplasta Linuxa, ale jest to ciekawe, bo to jest system typowo akademicki do uczenia ludzi. No, więc takie coś działa na procesorach Intela. Oczywiście są w tym bugi, już researcherzy pokazali. No jest to, można powiedzieć, niepokojące, dlatego dwóch znanych researcherów się wypowiedziało, że no... Jest niefajnie i każdy się powinien tym przejmować, a Google się naprawdę tym przejmuje. Wszyscy dostawcy chmury się tym bardzo, bardzo przejmują. Przykłady RAM na szybko, Rowhammer. Rowhammer polega na tym, że obecnie pamięci są tak
mocno upchane, że często czytając jakiś jeden row, jesteśmy w stanie wpłynąć na row, które są obok. A jeżeli jesteśmy, oczywiście odpowiednio szybko, przy odpowiednich warunkach, natomiast jeżeli jesteśmy wpłynąć na komórki pamięci, które są obok, no to jesteśmy w stanie przerzucić coś z zera na jedynkę albo z jedynki na zero. Takie rzeczy jak uprawnienia w Linuxie czy w innych systemach to są po prostu jakieś bity ustawione na coś. Więc jeżeli jesteśmy w stanie ułożyć pamięć w odpowiedni sposób, a potem w odpowiedni sposób czytać odpowiednie komórki pamięci, to jesteśmy w stanie podnieść nasze uprawnienia. I to był pierwszy taki proof of concept przez Tomasza Duljena z Projectu Zero w 2015, tylko dla desktopów. Następnie podchwyciły ten pomysł różne grupy akademickie i w 2016 zaprezentowały to na urządzeniach mobilnych lokalnie i z jednej VM-ki do drugiej. I to już jest ciekawe, że ja mając VM-kę na jakiejś chmurze, mogę atakować inne VM-ki w tej chmurze. To już jest ciekawe. Natomiast w 2018 urządzenia mobilnie zdalnie poprzez WebGL i serwery w chmurze poprzez coś takiego jak Remote Direct Memory Access Networking. Więc jesteśmy już w stanie atakować zdalnie serwery w chmurze. Oczywiście to są proof of concept, więc nie należy się tak bardzo jeszcze tego obawiać, natomiast to pokazuje, w jakim jaki trend, gdzie to wszystko idzie. No właśnie. I przeciwdziałanie hardware'owi to jest tyle, bo już na tym poziomie się nie da nic zrobić. To są referencje. Podsumowanie. Software jest popsuty pod każdym kątem. Hardware jest popsuty. I to dopiero wierzchołek góry lodowej, i to naprawdę wierzchołek góry lodowej, bo widać, że od 2005 zaczęło być duże właśnie wzmożenie aktywności w tym rejonie. Tak jak mówiłem, researcherzy to takie rekiny. Oczywiście poziom wejścia do hardware hackingu jest dużo wyższy. Poziom skomplikowania jest dużo większy. Ale świat jest duży i jest wystarczająco dużo ludzi, którzy mają tą wiedzę i którzy wykorzystują ją, żeby iść w tym kierunku. Dobre praktyki na każdym stopniu zmniejszają ryzyko, ale nigdy go nie wyeliminują i z tym należy się pogodzić, ponieważ bezpieczeństwo to proces, nie produkt. Dziękuję za uwagę. Jeżeli macie pytania, to możecie je zadać już po prelekcji, bo czas mi się skończył.